Kawasaki Z1000SX. I co do zrobienia? Przeglądzik standardowy. Jedna tarcza. Słychać ją tam. Troszkę się domaga wymiany. No wiadomo, tarcze pływające, no ale ta to już jest za bardzo pływająca. Ogólny przeglądzik, płyny, świece, filtry. Troszkę rzeczy dostarczył właściciel. No więc co tu opowiadać? Trzeba zastartować z tematem. Pierwsza sprawa, demontaż przedniego koła, ponieważ katalog podaje wiele różnych tarcz hamulcowych między rocznikami i nie tylko, więc aby się nie pomylić, demontaż, pomiar i będzie na pewno dobrze. Nie dość, że ona pływa góra-dół, to jeszcze poki, no ta już jest troszkę za bardzo, ma te luzy już. Więc co, rozbieram. Pierwszy temat koło, później sprawy silnikowe i wracam za chwilę. Dobrze, przód zdemontowany. Wszystko dobrze, wszystko elegancko. A pokaż ty mi tarczę. Też tak jak wziąłem w ręce, no to tutaj rewelacji nie ma. Zobaczę, jeśli suwmiarka dostanie, ile ma oryginał. No z tego co widzę, to 5,5 mm. W miejscu, gdzie nie pracuje klocek. A ile jest? Tutaj mamy akurat możliwość zmierzania suwmiarką w środku. 4, 7. Ale jak w najgrubszym miejscu, ponieważ tutaj jeszcze jest przerwa. No tutaj na końcu miejsca, gdzie łapie suwmiarka. Czyli śmiało, pewnie ze 4,5. Można by to mikrometrem zmierzyć, ale nie ma to sensu. 4,7 wymiana, choćby iluzu nie miały. W innym miejscu również. A zalecana minimalna grubość, piąteczka. 40 parę tysięcy przebiegu. Ciekawe, który raz. Dobra. No i mamy to porozbierane, a jest tu kilka takich tematów typu porwane już klejone plastiki, linki gazu, też pamiętam, właściciel mi wspominał linki gazu, aby sprawdzić. No ta już najlepsze czasy ma zdecydowanie za sobą, także lineczki świeże, zamówione, już powinny być nawet. Co do zaworów, dwa wydechowe poniżej, dwa wydechowe równo z dolną tolerancją, więc również do poprawy. Czy ktoś tu był? Był, bo troszkę silikonku białego na gniazdach świec. Rozbieram, wymieniam płytki, czyszczę, składam i lecimy dalej. Tarczy hamulcowej brak, ponieważ katalog podaje bodajże dwa rozmiary, więc złożenie silnika, zalanie płynów, później główka ramy, hamulce i cała reszta. Troszkę rozkręcania było, ale po rozebraniu dojście jest, można powiedzieć, doskonale, gdyż można rękę naokoło wsadzić i sobie tutaj grzebać. Działam dalej. No więc dalej. Góra rozebrana. Wszystko już pomyte. To akurat nie do niej, ale w pudełeczku sobie leży. Linki, gazu obydwie. I reszta uszczelek. O-ring pod napinacz, łyska główki ramy, uszczelki pokrywy. Świece, klocki są na podnośniku pod motocyklem. Wszystko pomyte, poczyszczone. Jak wygląda? Znośnie. Wygląda całkiem dobrze. Więc wszystko poskłada w całość. I dalej z tematem. Kilka rzeczy dostarczył właściciel. Filtr oleju, olej i filtr powietrza. A ja działam resztę. Tak to wygląda. Więc w porządku, będzie odpalenie, ale sobie ten wakuometr chyba wezmę w inne miejsce, bo tak mam bańkę podłożoną, aby zbiornik nie uderzył o nic. Ale ja go tutaj zaraz przerobię. Czujnik luzu wymieniony, zawory ustawione, prorząd wymieniony, świece nowe. Cały dolot tutaj odpięty, ponieważ gniazda są tutaj z przodu, aby włożyć przewody. Map sensor na trójniku, tak? Tak. Odpalone jest i jest. Dobra. Włączę zapłon. Będzie luz czy nie będzie, ponieważ czujnik wymieniłem, jest luz. Sprawdzę, czy reaguje na jakieś ruchy dźwigniem odbiegów. O, reaguje. Dobrze jest. Ok, więc przechodzę do
odpalenia, synchronizacja, rozgrzewka, później kontrola płynów, a w międzyczasie główka ramy i hamulce z przodu. Płyn hamulcowy również z tyłu. Dobra, mamy luz, mamy. Kręci. Czy ja wszystko podpiąłem? Prawdopodobnie nie, ale zobaczymy, może zapali. No jednak nie, bo już puszka z filtrem, także czujniki temperatury nie podpięte. Ale na razie niech chodzi, niech się rozgrzeje. W porządku, odpalone już na skręconym airboxie. Podciśnienia były, więc teraz diagnostyka, czyli TPS. Obroty wolne ustawione 1100 plus minus 50. Tak jak podaje serwisówka. O, może bardziej w ten sposób. I kąty otwarcia przepustki jak najbardziej mamy. Kawasaki takie rzeczy pokazuje. Suzuki tak nie do końca chce. Jak i również kąt otwarcia w drugiej przepustnicy. Też wszystko jest. Także to zaraz kontrola. Błędów brak, nic nie ma. Więc to sobie sprawdzę. Dojście tutaj jest. Górny TPS mamy, no u góry wiadomo, a dolny, no zasłania przewód, ale dośrodku się do problemu po odsunięciu przewodu można dostać. Więc teraz regulacja na wartości zgodne z serwisówką. I co? I widzimy się przy przodzie, typu tarcze hamulcowe i włożysko główki ramy. Działam z tematem. I na zewnątrz Kawasaki. Cóż ja bym zmienił w nim? Kominy, aż się prosi, żeby mu coś innego założyć. Porobione wszystko, co chciał właściciel, wszystkie płyny, rozrządzik, zawory, świece, linki gazu, no kompleksowo przygotowany sprzęt, tarcze hamulcowe z przodu, też mówiłem, o tym wspominałem, tarcze nowe, środki, też świeże, tarcze nowe, rzecz jasna, łożysko główki ramy, też było o tym. I co więcej, no jeszcze jest tutaj według mnie kilka rzeczy, typu uszczelniacze troszkę spękane już, które by wypadało zrobić, no ale można by tak powiedzieć po kolei. Luz już jest wyświetlany tak jak być powinno, to jest wszystko pozytywnie, czekać tylko pogody i jeździć, a pogoda już jest, także można już mały sezon rozpoczynać.